Kandydatem na prezydenta Puma Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej jest pani dyrektor wielkiego, znanego na całym świecie Liceum Ogólnokształcącego imienia Księcia Adama Jerzego Czaperskiego, Beata Pszczyńska-Staszczyk. Zapraszam serdecznie. Myślę, że będziemy spełniali marzenia, jak już przebudzimy wszystkich puławian.
Bardzo dziękuję, bardzo proszę pani dyrektor, nasza kochana kandydatko. Tak jak powiedziała pani Beata, jeśli chcesz coś powiedzieć, powiedz mężczyźnie, jeśli chcesz, żeby coś było zrobione, powiedz powiedzieć. Proszę państwa, to jest bardzo istotne przesłanie, bo tak naprawdę my w Puławach, mając, czerpiąc z tego dorobku tradycji, tu także generowanych w tym zespole pałacowym, nie musimy być nie musimy podlegać instruktażom. Wierzymy w siłę i witalność kobiet, wiemy, że są piękne, ale wiemy, że są właśnie profesjonalne, wiemy, że są bardziej uparte i konsekwentne od nas i my na naszych kandydatów, na naszych listach, nie, bez żadnych instruktaży, mamy 50% miejsc zarezerwowanych na najwyższych pozycjach dla kobiet, właśnie na miejscach w okręgach miejskich mamy dokładnie 50% mężczyzn otwierających listy kandydatów w Platformie Obywatelskiej, 50% kobiet. I to nikt nas tutaj nie przymusza do tego, po prostu kobiety rzeczywiście wierzymy, że tak jak mówiła Margareta, trzeba przypomniała nam tutaj pani Beata Staszczyk, jest, są same się robią, muszą mieć specjalne regulacje. Chciałbym państwu zaprezentować jedną z nich, panią doktor Tamarę Jakrzyszyn, pracownika naukowego JUNO.